16 czerwca, Newark, Tomasz Adamek kontra Eddie Chambers. Jak widzisz tę walkę? Nie, no faworytem na pewno będzie Tomasz Adamek. On Chambers, waga, cruiser. Cruiser, pół ciężka. No, taka sama jak właśnie jak Tomasz. Niższy od Tomka. Wiadomo, no, każdy teraz widzi tylko walkę. Z Klitschko. Każdy wraca, że tam 10 rund czy 11 rund przeboksował. Ale Tomek lubi takich zawodników. On nie bije zbyt mocno, jest przewidywalny. Tomkowi tacy zawodnicy pasują. Zdecydowana wygrana Tomka. A szybkość Chambersa nie będzie tutaj grała roli? Wiadomo, nie zbyt szybki na nogach, ale ma szybkie ręce. Dokładnie. No to... Może zaskakiwać w pierwszych rundach tam, pierwsze dwie rundy, tylko dwie rundy zagrają główną rolę. Jak nic Tomkowi nie zrobi przez pierwsze dwie rundy, to później jestem spokojny o tą walkę. Tomek będzie kontrolował. Tomek tak samo, wiesz, na wagę ciężką jest bardzo szybki. Jeden z szybszych zawodników wadze ciężkiej będzie kontrolował tą walkę. Może, wiesz... Na pewno nie będzie się nastawiał na knockout. Nie wyjdzie knockout, wygra na punkty. Zdecydowanie 10 rund zdecydowanych wygranych przez Tomka będzie.